Dzień dobry, witamy koleżanki, kolegów hodowców. Witamy dzisiaj w hodowli kolegi Jana Sycza w miejscowości Międzyrzecz. Po raz kolejny kolega Jan nas tutaj do swojej hodowli zaprosił. Widzimy tutaj nowe zabudowania pod hodowlę, pod młode. Kolega tutaj chciał zaprezentować najnowsze nabytki z linii Jansen, troszeczkę o nich opowiedzieć. Oddajemy głos koledze Jankowi. Witam serdecznie wszystkich kolegów i koleżanki. Teraz była mała przerwa, bośmy ostatni filmik kręcili 5 czy 6 kwietnia. Dzisiaj mamy maj, to równy miesiąc. I miałem dużo telefonów z Polski. Chcieli, żebym pokazał, jakie mam Janseny. I dzisiaj tylko z Arkiem chcemy się skupić na tych Jansenach. Tutaj w tej pierwszej klatce, to Arek potem zrobi zbliżenie, są Janseny od Janusza Szulikowskiego z Opola. Gołębie pochodzą z Gelsenkirche, od Ersta Reinholda. On to odkupił od wdowy, bo ten pan nie żyje już. A gołębie pochodzą od Erika Barcza, też z Gelsenkirche. To jest gościu, co się specjalizował tylko w Jansenach. I to są potomki braci Jansen. Gołębie są 8-letnie. A tu dla porównania mam Janseny od Pita Mandersa, zakupione u pana Paszkowiaka. Także chciałem pokazać, te są młode stosunkowo, 2-letnie, ona jest roczna samiczka, tu jak nadmieniłem 2,14, to 8 rok. Samiec jest przepiękny, u Janusza Szulikowskiego z tej pary świetnie latają gołębie, robią mu konkursy czołowe gołębie opolskiego. Samiec jest przepiękny, płyciutki, bardzo piękne oko ma, także... Nie jest, ja miałem tego gołębia w rękach, nie jest to jakiś gołąb wychudzony, jak na 8-letniego gołębia, naprawdę gołąb trzyma formę. I samiczka, tutaj już wiem, że u kolegi w jakimś innym parowaniu też była, nawet te młode widziałem. Ciemne, na Azia latawce. Także też na bardzo dobrego hodowcę była, gołąbki były naparowane i naprawdę te młode koledzy wyglądają. A tutaj dla porównania to, co wspomniał kolega Jan, są młodsze Janseny. Od Pita Mandersa. Z linii Pita Mandersa, tak? Zakupione u pana Paszkowiaka, nie? Także te gołębie też świetnie latały u Paszkowiaka. Mówi, cały program lotowy robiły, nie oszczędzał je. Ale Paszkowiak ma inną trochę metodę, że starymi lata samicami od roku, samczykami, co robią całe programy od 2 lat i w ogóle nie gubi tej gołębi. I teraz te gołąbki, które tutaj widzimy, to one są tak, jak je przedstawiamy, tak są w parach, rozumiem? Tak są w parach, tak. To kolego Janku, to jak to wygląda, bo tu są Janseny od jednego hodowcy, tu mamy Janseny od innego hodowcy, a z tego co wiem, to kolega posiada informacje na temat tego, jak zarówno jeden i drugi hodowca prowadzi i lotuje te gołębie. Z tego tutaj może zaczniemy od gołębi tutaj Janusza. Tych z Opola, Janusza, tak. Janusz mi powiedział, że tych nie oszczędza, od razu młotkami lata, także młode robią cały ten program lotowy, a potem roczne, 2-letnie normalnie latają na całym programie lotowym. A gołębie tutaj od pana Paszkowiaka? A gołębie od pana Paszkowiaka, powiem tak, młodymi w ogóle nie lata, sam je trenuje, tylko mówi tak, do 100-150 km. Natomiast z rocznymi samicami lata do 500 km. Samczyki z młodymi trenuje, dopiero samce robią cały program lotowy od 2 lat. Taka jest różnica. Tylko że Paszkowiak w ogóle nie gubi tych gołębi, nie? Bo on mówi, że poczeka, żeby one doszły do siebie, dojrzały, mówiąc tak krótko. Także samczyki od 2 lat, samiczki rocznie. Także koledzy, widzimy sposób prowadzenia hodowli różny. Jeden hodowca lotuje od młodych, jeden hodowca lotuje od rocznych, jeden hodowca lotuje cały program, inny na przemian, samczyki, samiczki.
a gołąbki i tu się sprawdzają. Także można by powiedzieć, że linia gołębi Jansen, jeśli jest właściwie prowadzona i utrzymana, nieważne w jaki sposób, zawsze jakieś efekty w hodowli daje. Jeszcze nadmieńmy, że gołębie są bardzo ładne z wyglądu. Ten 8-letni wygląda jak sokół, nie? Bardzo piękny. Paszkowiakom też nic nie brakuje, tym Jansenom Pita Mandersa. Porozmawiałem z Polakiem, nie wiem, chyba tam gdzieś z gór był i na święta pojechał do Pita Mandersa, mówi, że chce se parę zakupić. No, facet mu przyniósł, ale jak się dowiedział o cenie, powiedział mu 5000 euro, to chłopak się wycofał, bo nawet nie zarobił tyle. Bo to też jest taka różnica, że w Polsce wiadomo, że ceny gołębia liczymy w złotówkach, no a w krajach, w których obowiązuje euro, no to liczą w euro. I tak naprawdę większość hodowców to wygląda tak, że nikt nie patrzy za granicą, że 1 euro to 4 zł, tylko przeliczają 1 do 1. A 4,7 na dzień dzisiejszy. No 4,7, ale przeliczają 1 do 1. A jeszcze nadmienię, że Paszkowiak mi mówi, że jak jechał do Pita Mandersa z tych linii, co mu pasowały, to od 8 tysięcy do 10 tysięcy euro płacił za ptaka. W związku z tym, dlatego gołębie u niego były drogie, tak jak ja mówię, para mutków. Nie było to dużo, ale tak, był to wartościowy i treściwy tak, materiał. Tak, tak. Że mówi, co drugi rok jeździł, dokupował jednego, dwa gołąbki. Na dzień dzisiejszy pan Paszkowiak już likwidacja, 90 lat. Się dowiedziałem, że syn sprzedał na pipie te najlepsze jego gołąbki, nie tam coś, tylko zostawił tak na otarcie łez, żeby jeszcze, bo tak my, to jest choroba niewyleczalna chyba już do... Do końca. Hodowla gołębi tak, to już tak do końca. Coś jeszcze trzymać sobie, ale już nie ma takich klasowych gołębi, jak ja zakupiłem u niego w 2018. Także już hodowla praktycznie Paszkowiaka nie istnieje. Czyli te gołąbki, które tu są u hodowcy, to takie naprawdę jedne z nielicznych w Polsce, które się znajdują z tej linii. Tak, dokładnie tak. Tutaj jeszcze zrobimy rzut obiektywem na gołębnik młodych. Widzimy, są już gołąbki poodsadzane. Tutaj coś kolega może powie. No takie już bazowe gołąbki, to tutaj po czym się znajdują? Tak, tu jest przeważnie gołąbki są z linii repera, bo po niedzieli mam powysyłać, także niewiele już ich zostało. Ale tak, my w tym roku jeszcze postanowiłem zrobić taki gołębniczek na młodych, żeby stare im nie dokuczało, a tutaj spokojnie sobie siedzą. Gołębniczek jest o wymiarach 2,7 m na 3,20 m, takie coś. Jest zadaszony, że jak komuś wysyłam, żeby za dużo nie widziały, powietrza mają dość, tu jest komórka, one w ogóle tak do oblotu myślę, że nie będzie problemu. A ja dzisiaj miałem okazję te młode wziąć w rękę, one takie dosyć okrągłe. Może nam tu kolega zdradzi, co tutaj podaje, jak, że te młode sobie tak zdrowo tak wyglądają. Powiem tak, daje z mrowca, z głazika karmę dla młodych, plus ten granulat TJW. To co widzieliśmy na poprzednich filmach. Tak, na poprzednich filmach. No i co? Moja bazowa sprawa to jest siara. Do tego raz w tygodniu dostają siarę z tym granulatem dla kurek gniosek i dlatego tak ładnie wyglądają. A z ziół? Powiem tak dla kolegów. Teraz najlepszy sposób i żeby drogo nie kosztowało, zbierać pokrzywę. Do wody, nie żadnej zaparzać, gorącej wody, do zimnej wody, do wiadra, bo jak idę na polowanie, biorę dwa wiadra, narwę sobie trochę pokrzywy, zalewam zimną wodą, na drugi dzień widzę, że jak puściła już sok, jest brązowa woda, wlewam do pojemników. Mówiąc krótko, pan Paszkowiak do mnie mówi, to jest królowa ziół. I bardzo pomaga w rozwoju młodych, no i oczywiście starych gór. Tak, bo pokrzywa zawiera dużo witaminy B, dużo żelaza. Dokładnie. Arek się zna na tym, bo też hoduje gołębie, to podziela moje zdanie. I uważam, że
żadne inne nie potrzeba preparaty drogie kupować, wystarczy pokrzywa w Polsce wszędzie. No i jeszcze do tego bym zaproponował, ja wiem, że kolega tu nie ma gdzie, bo jednak w centrum miasta to nie ma gdzie, ale mniszek lekarski, popularny mlecz, tak, jest bardzo dobry również ja dla gołębi. Mniszek im zrywam i daję im, rzucam tak na żywo do gołębnika i sobie. A pora jak najlepsza, czy na zbieranie właśnie tak, pokrzywy, czy mniszka, to jest jak najlepsza. Dobrze koledzy, widzieliśmy ogólny rzut gołębników, zobaczyliśmy gołębie młode, zobaczyliśmy tą linię gołębi Jansson Pita Mandersa i tutaj od kolegi Janusza. Widzieliśmy jak te gołębie w swoich latach się stopniowo rozwijają, że nie tracą na wartości swojego zarówno upierzenia jak i budowy masy ciała. Są to gołębie takie, widać, że 8-letnie gołębie nie wyglądają na swój wiek. Tutaj jeszcze kolega Janek coś chciał dopowiedzieć. Może jeszcze pokażemy w tym głównym gołębniku tam taki rzut krótki, żeby pokazać co jest, młode są ładne, także nie ma. A to już kolego przechodzi. Jesteśmy koledzy w gołębniku tutaj głównym u hodowcy. I tutaj w większości gołąbki są z linii Repera. Gołębie z linii Repera. No tutaj kolega Janek nam już tutaj coś powie tak, więcej. Z linii Repera, tam są jeszcze szafrańskie, tu od Kazia latawca z tego białego, co zakupiłem. To jest syn po gołębiu, co wygrał loty narodowe w Belgii, nie? Tu jest taki ten niebieski, piękny gołąbek. Pozdrawiam serdecznie Tomka Majera, bo mówił mi, żebym poparzył te jego gołębie na te repery. I w związku z tym widzę, że z tej krzyżówki coś pięknego wychodzi. Takie piękne są te mózgi, że naprawdę. O, tu jest ten, co mówiłem na poprzednim filmie, u kuzyna był, od Tadeusza Pałki. Ten szpak 2 lata wypuścił go, od razu przyleciał. A tu jest Tomka Majera, naparzony na 2 zielone. To jest sam, będzie samczyk. Ten młody, tak, pięknie zbudowany. Naparzyłem, tak mi Tomek mówił, na tą samicę, taką niebieściutką od pana Repera, nie? Także. No z młodymi to zawsze warto próbować, bo tak, nigdy nie wiadomo, uważam, co się uda uchować. Te krzyżówki są piękne, nie? Z tych krzyżówek piękne gołąbki. Ale to widać po budowie ogólnie młodego gołębia, po tym jak dorasta, jak się zaczyna w te pierwsze pióra pierzyć. Także to ogólnie widać na zdrowiu gołębia młodego. Tam w samym rogu to jest ten Figo od pana Paszkowiaka, naparzony na samiczkę. Tam w samym rogu w celi mówimy? Tak. Naparzony na samiczkę od Ryszarda Pawłowskiego, ale tak mówię, ja nie zakupiłem, ktoś inny zakupił, ja od niego odkupiłem. Młode dają przepiękne. Ten białolotek to jest z linii Figo. Ten nakrapiany. Tak, nakrapiany. Od pana Paszkowiaka. O ten, który tam właśnie tak, sobie grucha. Grucha. Bardzo piękny gołąbek jest, nie? Mm-hmm. No i tutaj stary szafrański, to już go kilka razy pokazywałem. A tu jest ten białolot. To jest od Janusza Szulikowskiego z Opola. To jest z Geringsów. Krzyżówka Gerings na Tomka Majera. Bardzo piękny gołąb. Mam 3 sztuki. No widzimy, bardzo można sobie. A tu jest drugi młodek od Tomka Majera. O ten. No jest, widać tutaj. No, tyle co wyszły. Proszę zobaczyć, jak one wyglądają. Jakie piękne gołębie są. Także widzimy, koledzy hodowcy, materiał tutaj u kolegi Janka jest. Numer telefonu do kolegi Janka będzie podany w reportażu. Kolega Janek zaprasza, zachęca do kontaktu hodowców w różnych sprawach, na pogawędki, na rozmowy o jego materiale, o gołębniku. Coś jeszcze kolega Janek chciałby tutaj dopowiedzieć? Chciałem pozdrowić wszystkich kolegów serdecznie. Mamy dzisiaj 5 maj, przepiękna pogoda jest, także jeszcze raz serdecznie zapraszam. Kto by był zainteresowany, proszę zadzwonić. U mnie ceny nie są aż takie wygórowane, także wszystkiego dobrego. Dobry lot, pozdrawiamy. Do widzenia.